była gratka dla miłośników muzyki klasycznej. Na specjalne zaproszenie Państwowej Szkoły Muzycznej do Mławy przyjechał znany na całym świecie pianista Janusz Olejniczak. Artysta wystąpił przed mławską publicznością 6 grudnia. O niebywałym kunszcie artysty świadczy fakt, że wszystkie miejsca na sali koncertowej były zajęte. Ucztą będzie muzyka fortepianowa, bo to pianista w wykonaniu takim solowym. I wśród utworów zapewne będzie dominował Chopin. Jeszcze tak naprawdę w tej chwili pełnego programu nie mam, dlatego że pianista postanowił zadecydować o programie po dotknięciu instrumentu, po tym jak stwierdzi, jaki to jest instrument, co najlepiej by na nim zabrzmiało. Janusz Olejniczak jest najmłodszym laureatem prestiżowego konkursu chopinowskiego. Nagrodę zdobył w 1970 roku, mając zaledwie 18 lat. Od tego momentu występował w wielu krajach Europy, Azji, w obu Amerykach i w Australii. Koncert artysty to dla Mławy niebywałe wyróżnienie. Tutaj żadnych wymagań nie mieliśmy. Mieliśmy tylko prośbę, żeby pan Janusz Olejniczak do nas trafił, żeby zaprezentował swój kunszt no i cieszył nas głównie Chopinem. Na to chyba głównie liczymy, dlatego że on jest laureatem tegoż konkursu i jako chopinista na świecie jest znany. Jest też pedagogiem muzycznym, prowadził klasę fortepianu w Akademii Muzycznej w Krakowie i kursy mistrzowskie dla pianistów w różnych krajach. Z obecności mistrza skorzystali także uczniowie mławskiej placówki. Janusz Olejniczak poprowadził kilka lekcji. Młodzi pianiści są bardzo mocno stremowani i przeżywają spotkanie z taką dla nich niezwykle ważną osobą i wielkim autorytetem. Niemniej jednak na bieżąco nasz gość udziela uwag co do interpretacji, czy co do bardziej takich technicznych spraw związanych z utworami. W 1995 roku płyta Janusza Olejniczaka z koncertami fortepianowymi Chopina otrzymała Fryderyka w kategorii Album Roku Muzyka Solowa. Łącznie artysta nagrał kilkadziesiąt płyt dla wielu wytwórni muzycznych.